Cześć, witajcie. Kolejny raz w naszej niedzielnej pogadance. To, co tutaj widzicie za mną, to nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale poniekąd jakoś mnie natchnął ku temu, żeby właśnie tak trochę szerzej porozmawiać o sporcie. No, jeśli nie wiecie tutaj, o co chodzi, to na Netflixie jest sobie taki serial o Formule 1. No, świetny serial dokumentalny. Jeśli macie Netflixa, to wam polecam oba sezony, mimo że drugiego jeszcze nie skończyłem, bo wyszedł parę dni temu. W każdym bądź razie, dzisiejszym tematem są Igrzyska Olimpijskie, bo właśnie oglądając ten serial trochę zacząłem sobie tak szerzej rozkminiać temat sportu gdzieś tam na podstawie tego, co mówią zawodnicy, co mówią właściciele teamów i tak dalej, i tak dalej. No i o co chodzi z tymi igrzyskami, bo no, nowożytne igrzyska są rozgrywane od 1896 roku i teraz mamy XXI wiek i tak się trochę zastanawiam, czy aby na pewno ta formuła się, no nie wiem, trochę nie wyczerpała na przykład, no bo mamy coraz więcej dyscyplin w programie Igrzysk Olimpijskich, ale mimo to jeszcze jest wiele, wiele, wiele bardzo popularnych dyscyplin sportu, które no są gdzieś tam pomijane, a przez to cierpi bardzo duża część zawodników, która właśnie te dyscypliny sportu uprawia. I na samym początku chciałbym powiedzieć, że tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jakby Igrzyska Olimpijskie bardzo mocno napędzają cały sport, całą branżę sportu, biznes wokół sportu, sponsoring, wpływy z reklam i tak dalej, i tak dalej. No natomiast dalej twierdzę, że no jak na dzisiejsze czasy, to formuła igrzysk no nie do końca jest chyba taka, jak to powinno wszystko wyglądać, a moim zdaniem nawet chyba powoli powinniśmy od igrzysk zupełnie odchodzić, także przez sytuację gospodarczą na świecie i to, że areny zmagań sportowców po 3-4 latach praktycznie są już ruinami bezużytecznymi, z których nikt nie korzysta. Wiem, że teraz w tym roku w Tokio ma być to trochę inaczej, bo mają być to jakieś modułowe budowle, które potem mają być na jakieś szpitale, szkoły zamieniane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się dość mocno, że to jest odosobniony przypadek i w kolejnych latach, jeśli będą igrzyska we Francji czy w jakichś innych takich krajach europejskich i rozwiniętych mocno, a nie tak kulturowo, a nie z kręgu kulturowego wschodu czy Azji, to jednak będzie to robione wszystko na pokaz i na zasadzie zesraj się, a nie daj się i postaw się, a zastaw, znaczy zastaw się, a postaw się. O. I no, i tak to może wyglądać, że znowu te areny będą w przyszłości no, potem sobie niszczyły. Ale wracając do sportu. Takim świetnym przykładem jest to, co dzieje się w kolarstwie, nawet w Polsce, no bo najbardziej znamienitym przykładem jest oczywiście kolarstwo torowe, które od wielu, wielu lat jest uważane jako ta, no nawet tutaj śmiem twierdzić, że jest bardziej w Polsce lubiane niż, znaczy lubiane przez oczywiście władze i zarządy kolejne Związku Kolarskiego. Bardziej lubiana niż szosa i królową tego sportu kolarskiego można powiedzieć, że jest kolarstwo torowe w Polsce, co jest bardzo dziwne i to funkcjonuje w sumie od czasu, jak został zrobiony ten wałek z budową toru, co moim zdaniem osobiście nie powinno mieć miejsca i w naszej sytuacji ekonomicznej nie powinniśmy w ogóle tego toru budować. Moglibyśmy zrobić jakiś mniejszy z minimalną publicznością, na którym można by było trenować, lub te wielkie pieniądze, które zostały na tor poświęcone, przeznaczyć na przykład po prostu na szkolenie kadry i nawet na zgrupowania zagraniczne, a myślę, że i tak ten budżet przez wiele, wiele lat nie przekroczyłby kwoty, jaką wygenerowało zbudowanie toru. Mało tego, pewnie też starczyłoby tych pieniędzy na pokrycie szkolenia w innych zupełnie kolarskich dyscyplinach niż kolarstwo torowe. Ale do tego argumentu też chcę jeszcze nawiązać, dlatego że jakby tutaj może się wydawać, że buduję jakąś taką negatywną narrację wobec kolarstwa torowego, a nic bardziej mylnego. Ja uważam, że te wszystkie dyscypliny powinny być
równo traktowane i moim zdaniem właśnie nie powinno być czegoś takiego, że ta dyscyplina jest dyscypliną olimpijską, więc ciśniemy w nią nie wiadomo ile pieniędzy, żeby tylko tam z tego były jakieś medale. Chociaż też uważam, że przy tym ile pieniędzy jest wpompowanych w dyscypliny olimpijskie, to one nie przynoszą jakichś, moim zdaniem, mega satysfakcjonujących wyników tak na przestrzeni czasu, bo gdyby je wpompować w każdą inną z dyscyplin, pewnie przyniosło to podobne efekty. Bardzo chciałbym zaznaczyć to, że podział tych dyscyplin właśnie na te olimpijskie i nieolimpijskie powoduje to, że gdzieś jest rozłam właśnie nawet w środowisku, bo zawsze występuje taki element właśnie to, co przed chwilą zobaczyliście, że ja zacząłem już coś tam wypominać kolarstwu torowemu, a gdzieś tam ten przełaj jest zaniedbywany, maratony w MTB, czy wiele, wiele innych dyscyplin, nawet w samym kolarstwie, a gdzie dopiero to porównywać do ogólnie sportu, no bo zastanówmy się, w starożytnej, w czasach starożytnych, kiedy były rozgrywane igrzyska, no to było to tam raptem kilka dyscyplin, no od tamtego czasu się sporo jednak zmieniło, jeśli chodzi o sport i tak naprawdę dzisiaj dyscypliny, które nie są olimpijskie lub nie są jakieś ekstremalne, takie, które porywają tłumy, tak jak na przykład tutaj właśnie w Formuła 1, no to ciężko takim sportowcom się w ogóle utrzymać na powierzchni, tak żeby mogli funkcjonować. Dlatego moim zdaniem w XXI wieku wystarczającą i naprawdę świetną okazją do tego, by konfrontować się na arenie globalnej, są mistrzostwa świata w konkretnych dyscyplinach. A już w ogóle jak widzę, że jest tworzenie jakichś igrzysk europejskich i coś takiego, to są jakieś takie dzikie twory, które naprawdę no, mnożą jakieś dziwne pieniądze, które spokojnie pozwoliły na rozwój wielu, wielu dyscyplin sportu i to dla tych najmłodszych, dla młodzieży, gdzie tych pieniędzy tak naprawdę jest tak najbardziej potrzeba. No i dlatego moja opinia jest taka, że no, XXI wiek to jest czas, w którym powoli powinniśmy odchodzić od idei sportu olimpijskiego jako takiego. Jakby nie ma co zakopywać idei fair play, walki z dopingiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast same igrzyska, no to jakaś taka powoli zaczyna być taką komercyjną parodią świata sportu, gdzie tak naprawdę jest to gdzieś tam mierzenie sobie tego, który kraj ma więcej pieniędzy na to, żeby inwestować w konkretną dyscyplinę sportu. No bo tak to właśnie wygląda. Wiele jest dyscyplin sportu, które są totalnie zaniedbane i ja bym się tutaj nawet nie bał użyć takiego stwierdzenia, że mamy do czynienia z jakąś taką segregacją tego dyscyplin sportowych na lepsze i gorsze. No i to jest coś, czego powinniśmy jak najbardziej unikać, a już w ogóle, kiedy mówimy o jakiejś tam idei olimpizmu, tego, żeby wszyscy mieli równe szanse i sport, nie wiem, miał jednoczyć ludzi, a nie dzielić, a moim zdaniem coraz częściej widzimy to, szczególnie na lokalnym naszym przykładzie, że no ten sport zaczyna tutaj nawet wewnętrznie nas dzielić, jeśli chodzi o nawet taką dyscyplinę jak kolarstwo, gdzie część na pewno społeczności, jakby tutaj chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że nie wliczam działaczy PZKOL-u, członków zarządu i tak dalej do społeczności kolarskiej, tylko bardziej zawodników, tam organizatorów i tak dalej, bo właśnie przez to, że gdzieś tam te dyscypliny jedne są bardziej promowane przez właśnie Igrzyska Olimpijskie, to pewne te mniejsze społeczności ze sobą się ścierają i wytykają sobie pewne rzeczy i tak nie powinno to wyglądać. No i ponownie wracając do tego kolarstwa torowego na naszym przykładzie, które jest jakby takim numerem jeden, jeśli chodzi o dyscypliny olimpijskie, no bo wydaje mi się, że tak centralnie to jest, centralnie w sensie, że przez ministerstwo czy tam przez PZKOL najbardziej wspierana dyscyplina i no jeśli miałbym sobie wymienić liczbę dyscyplin wszystkich w kolarstwie, które są, no to sami sobie pomyślcie, ile tego jest, ile tych pieniędzy zostało poprzez ten tor przerzuconych, które tam nie powinny mieć miejsca i które
śmiałoby zasiliły wiele dyscyplin, i czy to jest, nie wiem, jakiś nawet bike joring, czy jakaś akrobatyka na rowerze, czy ostatnio tak fajnie promowane BMX-y, nie, enduro, downhill, no jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i wiele osób uprawia te dyscypliny i naprawdę wydaje mi się, że na miarę mistrzostw świata w danej dyscyplinie mielibyśmy spokojnie gdzieś tam jakieś talenty, które byłyby w konkretnych dyscyplinach widoczne. To nawet można sobie tak porównać do tego, co działo się przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Polsce, kiedy była wielka sraczka na to, żeby budować autostrady. No i skończyło się to tak, jak się skończyło, a o ile mogłoby to sprawnie pójść, gdybyśmy skupili się na budowaniu dróg ekspresowych, które byłyby w zupełności wystarczające. I no podobnie tutaj właśnie przekładam to, że nie wiem, kraje na całym świecie, czy nie tylko w Europie, powinny skupić się bardziej właśnie na rozwijaniu wielu dyscyplin naraz niż tam tych kilku wybranych, które są na Igrzyskach Olimpijskich. No bo koniec końców to jednak bardzo ciężko jest wbić się na te igrzyska, kiedy ma się do rywalizacji takie kraje jak Stany Zjednoczone czy coś takiego, a no przykłady niektórych dyscyplin, które nie interesują tych największych, pokazuje, że można powalczyć i to dużo fajniej wtedy wychodzi, bo jest bardziej ciekawie, a dzieli się ten tort na wiele więcej krajów. No to tak podsumowując, moje zdanie jest takie, że dla mnie w przeciągu 30 lat, 20 lat spokojnie moglibyśmy przestać rozgrywać Igrzyska Olimpijskie. One jakby swoje zadanie wykonały tak globalnie dla sportu. Myślę, że sport jest na tyle rozpędzoną dziedziną życia, że no bez Igrzysk Olimpijskich nie stanie się takie coś, że nagle ludzie przestaną uprawiać sport, bo teraz promowaniem sportu zajmują się zupełnie inne rzeczy i inne organizacje, czy nawet osoby niż Igrzyska Olimpijskie. To bardziej jest już arena zmagań o sponsora dla organizatora Igrzysk Olimpijskich niż promowania gdzieś tam sportu. Dlatego wydaje mi się, że świat poradziłby sobie świetnie bez Igrzysk. Wiele dyscyplin sportu miałoby dostęp do większej ilości funduszy, moim zdaniem. No właśnie, a jakie jest na ten temat wasze zdanie? Bo ja jeszcze uważam, że spowodowałoby to większą konsolidację, tak, że tak powiem, społeczności wokół konkretnych dyscyplin i to chyba byłoby najlepsze. No i teraz właśnie jest do was pytanie, jak wy uważacie, co sądzicie o igrzyskach jako takich, nie tylko na przykładzie kolarstwa, bo to jest tam jakiś jeden wycinek całego sportu na świecie, drobny ułamek. Natomiast no spójrzcie na to trochę z większego dystansu i powiedzcie, jakie jest wasze zdanie na temat Igrzysk Olimpijskich. Czy powinny być dalej rozgrywane, czy może powinniśmy sobie z tym już dać spokój. Komentarze pod filmem są dla was. Liczę bardzo na waszą aktywność. No i widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście mi było bardzo miło za jakieś tam łapki w górę, za subskrypcję oczywiście, bo to jest najbardziej mile widziane. No i widzimy się we wtorek w programie cyklicznym i w piątek też w programie cyklicznym, a za tydzień będzie o sprzęcie. Mam też w przygotowaniu jeszcze takie dwa filmy trochę sprzętowe, ale tutaj potrzebuję troszeczkę środków, gotówki, żeby te filmy zrealizować, bo tam jest parę takich niuansików, na które muszę trochę PLN-ów wyłożyć, no ale prędzej czy później będą zrealizowane, więc spokojnie. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i widzimy się w takiej dłuższej pogadance za tydzień. Cześć!